Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. O specyfice krajobrazu decydują czynniki, które tworzą określone jego formy. Można wyróżnić dwie podstawowe grupy czynników wchodzących w skład krajobrazu. Pierwsza grupa obejmuje czynniki, które decydują o ukształtowaniu powierzchni terenu. Druga grupa obejmuje zaś czynniki decydujące o pokryciu terenu, czyli o tym, co znajduje się na danej powierzchni. Zarówno ukształtowanie terenu, jak i pokrycie powierzchni mogą być pochodzenia naturalnego lub kulturowego. Z punktu widzenia ukształtowania terenu można wymienić krajobrazy. Nizinny, jeśli jest to równina lub nieznacznie pofalowany teren. Pofalowany, jeśli występują łagodne, słabo wyodrębnione wzniesienia. Pagórkowaty, gdy sfalowanie przechodzi w wyraźnie wyodrębniające się wzgórza. Górski, gdy wyodrębnione wzniesienia osiągają znaczne rozmiary, przewyższające otoczenie. Ze względu na pokrycie terenu wyróżnia się następujące typy krajobrazu. Rolniczy, leśny, stepowy, pustynny. Jeśli uwzględni się stopień ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, to należy wyróżnić krajobraz pierwotny, naturalny i kulturowy. Krajobraz pierwotny jest wynikiem działalności czynników wyłącznie przyrodniczych, bez udziału człowieka. W takim krajobrazie poszczególne jego elementy długotrwale współistnieją i wzajemnie na siebie oddziałują, co prowadzi do wytworzenia się trwałego oraz harmonijnego środowiska przyrodniczego. Krajobraz naturalny to taki, w którym widoczne są już przejawy działalności ludzkiej, choć wprowadzone zmiany są niewielkie. Przekształcenia krajobrazu są jeszcze nieznaczne, a obecność człowieka jest słabo zauważalna. Działalność człowieka wpływa na powstanie pewnych odmian krajobrazu naturalnego w zależności od sposobu gospodarowania. Krajobraz kulturowy został utworzony przez człowieka w wyniku rozwoju cywilizacyjnego i rozwój ten w dalszym ciągu go kształtuje. Krajobraz kulturowy harmonijny występuje wtedy, gdy działania człowieka mają charakter przemyślany i nie prowadzą do niekorzystnych zmian naruszających równowagę biologiczną. Krajobraz kulturowy dysharmonijny, zdegradowany, występuje wtedy, gdy człowiek przez swoje czynności gospodarcze, w wyniku nieświadomości lub chęci uzyskania nadmiernych korzyści, narusza naturalną równowagę środowiska, wywołując trwałe i niekorzystne zmiany. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.